Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować Wam siewnik poplonów firmy Agpil o nazwie Poplon. Tutaj widzimy sterownik tego siewniczka. Na sterowniku widzimy włączanie, wyłączanie tarczy wysiewającej, regulacja obrotów, to jest ten ekranik u góry. Regulacja obrotów mniejsza, większa, przez co zwiększa lub zmniejsza się szerokość robocza. Na dole mamy włączanie, czyli zamykanie i otwieranie zasuwy wysiewającej oraz regulacja szczeliny zasuwy wysiewającej. Tutaj mamy taki bezpiecznik, który wyłącza, jakby zabezpiecza całe urządzenie, i włącz-wyłącz. Tutaj z tyłu widzimy całe urządzenie. Zbiornik 110 litrów, wyklonowany z plastiku, mocowanie metalowe. Na dole silniczek jakiejś firmy angielskiej. W wrocie wyłączymy. Silniczek jakiejś firmy angielskiej, tarcz wykonana z kwasówki bodajże. Z kwasówki. Na tarczy też mamy łopatki. Tarcz można w dwóch pozycjach zamocować, góra-dół. Przez to też tam dokładnie można wtedy wyregulować szerokość roboczą. Kupiliśmy to urządzenie z myślą o siebie poplonów, dlatego zamocowane jest tutaj na gruberze. Nie wiem, czy jakiś mikrogranulat, czy sól można by tym siać. Niby tam jest z kwasówki to wszystko wykonane, więc samo mocowanie może by rdzewniało, ale tarcz powinna wytrzymać rozsiew soli na jakimś kładzie. No więc kupiliśmy to urządzenie. Cena tego urządzenia w fabryce to jest około 3300, ale w fabryce nie można kupić tego urządzenia, tylko przez sieć dealerską. Przez sieć dealerską można to urządzenie kupić nieco taniej. Wykonanie tego urządzenia jest słabe. Szczegóły nawet są bardzo słabe wykonane. Niektóre. Czytaliśmy opinię o tym urządzeniu przed zakupem. Internauci pisali różnie, przeważnie używając epitetów. Co odważniejsi pisali bardzo ostre słowa. No więc nie zrażając się kupiliśmy to i w pierwszych 4 godzinach pracy tego urządzenia stwierdziłem, że no nie ma co wierzyć ludziom, którzy piszą różne rzeczy w internecie. Urządzenie spisywało się fajnie, no ale po 4 godzinach zaczęły wystakiwać błędy na sterowniku. Błędy na sterowniku, dobrze, że jest tutaj naklejka pod spodem, nie będę go ruszał teraz. Pod spodem jest naklejka, która mówi o tym, jaki kod błędu, jaki kod błędu dotyczy konkretnej awarii. Więc wychodziło na to, że dwukrotny problem z uruchomieniem silniczka wysiewającego, parokrotne spadek napięcia i przegrzanie sterownika. Fakt, sterownik leży tutaj, mamy dosyć przeszkloną kabinę, ale sterownik leży w kabinie, w której włączona jest klima. Ja nie czuję się przegrzany, tym bardziej sterownik nie powinien się czuć przegrzany, no a tu wyskoczył taki kwiateczek, że się coś przegrzewa. Wracając tutaj do samego urządzenia, mocowanie zbiorniczka z nasionami jest bardzo kiepskie. Nie poprawiamy tego, czekamy jak długo wytrzyma oryginalne mocowanie. Choć kusiło mnie już poprawienie fabryki, ale urządzenie jest na gwarancji. Gwarancji bodaj jest 2 lata. Z tego co wiem, Agpil fajnie podchodzi do tematów gwarancyjnych, więc dlatego też między innymi padł wybór na Agpila, bo jeżeli samo urządzenie nie jest jakieś holendarnie drogie, chociaż 3000, no to jakieś fajne wczasy nad morzem z lekkim poszaleniem przy barze
jakby człowiek sobie zafundował za te pieniądze. No ale wiadomo, jak to w rolnictwie, pewne rzeczy są ważniejsze. No i kupiliśmy ten sprzęt. Równomierność wysiewu. Siejemy teraz nasiona gorczycy z facerią w stosunku tam 1 do 1. Mniej więcej, no faceria jest trochę lżejsza, więc trochę mniej tych nasion w kilogramach wyjdzie, ale objętościowo pewnie będzie podobnie. Równomierność średnia. Zobaczymy, jak to powschodzi. Na razie nie przestawiałem nic. Nie zmienialiśmy położenia tarczy, łopatek. Wszystko jest na ustawieniach fabrycznych. Zobaczymy. Na oko wychodzi, że trochę prawa strona mniej dosiewa, ale ale zobaczymy, jak to powschodzi. Żeby nie było, że tutaj warunki są idealne, warunki są średnie, nie powiedziałbym, że nawet takie dosyć ciężkie, bo gleba nie jest jakoś fajnie uwilgotniona, tylko jest sucho. Nawet powiedziałbym, że jest no bardzo sucho. Coś tam padało, ale ogólnie w tym roku jest suchy rok. Lecimy po pszenicy. Tutaj grubera jeszcze wyposażyliśmy w takie zgarniacze. Zgarniacze za siewnikiem. Zgarniacze dokładne siewnika zbożowego, można tak powiedzieć, które pracują zawałem, żeby trochę te nasiona jeszcze przygłaskać, zagarnąć ziemią, żeby to miało lepsze warunki do kiełkowania. Ogólnie, podsumowując całe nasze tutaj wynurzenie odnośnie tego urządzenia, na rynku dostępnych jest multum teraz tych urządzeń, w cenie bardzo podobnej. Ja bym raczej wybierał firmę Akpil, bo cenowo nie jest to dużo droższe, jest porównywalne, za to chyba gwarancja jest lepiej egzekwowalna. Tutaj była złamane było mocowanie klapy przy tym siewniku, podczas transportu kurier uszkodził. Zakup był dokonany 3 dni temu, siewnik zrobił 10 hektarów od tamtego momentu, no ale 3 dni temu był kupiony siewnik. Dzisiaj rano przyszła paczka z nowym dekielkiem, więc to też o czymś świadczy. Człowiek się nie prosi, nie buja. Było raz zgłoszenie przy zakupie, informacja, firma dostarczyła to bez problemu. No ogólnie siewniczek ma jakieś tam wady. No nie jest wykonany super, w porównaniu do sprzętu zachodniego na pewno jest dużo tańszy. Dużo tańszy, no 2-3 tysiące na pewno jest tańszy. Brutto, no tak, no około 2 tysięcy pewnie jest tańszy od modelu firmy porównywalnej. Jeżeli chcemy się bawić w firmę zachodnią, wybierać pneumatyka, jeżeli ktoś sieje do 10-20 hektarów poplonów, spokojnie taki sprzęt wystarczy. Jeżeli więcej lub myśli o podsiewie jakiegoś granulatu w warzywach, to ja bym brał pneumatyka na wężach. Maszyna na pewno lepsza. Zobaczymy, jak powschodzi po tym siewniku. Jeżeli w takich warunkach, jak siejemy teraz, powschodzi ok, będę zachęcał do kupienia takiego urządzenia. Uważam, że jest to jakaś oszczędność czasu i pieniędzy, jeżeli robimy to wszystko za jednym zamachem. Niekoniecznie trzeba orać siewnika zbożowego, wykorzystywać, żeby zasiać poplon. Oszczędzajmy trochę maszyny. Co jeszcze? Chyba to wszystko. W razie jakichkolwiek pytań służę radą. Pod filmikiem można jakieś tam komenty dodawać, nie ma problemu. Pozdrawiam wszystkich tutaj znajomych z FPR, szczególnie część Kujaw Wielkopolskę, no ogólnie całą Polskę, Podlasiaków też, a co nie będziemy tam. Podlasiaków, Lubelaków oczywiście też pozdrawiam, wszyscy wiedzą, będą wiedzieć, o co chodzi. Tutaj jeszcze pokażę wam, jak robi gruber mandamu. Nasze elementy robocze już praktycznie nadają się do wymiany, ale jeszcze jako tako skrobię, więc jedziemy do końca. Bida w rolnictwie trzeba wykorzystywać wszystko na maksa. Pszenica tutaj dała na tym kawałku około 8 ton, wszystko poszło w sieczkę. Jak już mówiłem, jest w miarę
bo jest sucho, jest sucho. Trochę wilgoci się wyrzuca, robimy trochę głębiej, robimy gdzieś na 7 cm dobre. No, na 7, jedziemy z prędkością około 10 na godzinę, nie męczymy sprzętu, bo jest 35 stopni upału w cieniu dzisiaj. Uważam, że w dobie talerzówek fajnie by mi było mieć jakiegoś Porsche'a lub jakąś fajną talerzóweczkę na placu, ale mamy Grubera i się cieszymy, że mamy Grubera, nie mamy nie musimy podrywać pugiem. O już, tak, dostałem SMS-a, że wygrałem 100 tysięcy złotych, dobra. Pozdrawiam, nie przedłużam, bo już ponad prawie 11 minut nagrania, powiedzą, gość już się wysila, wypaca, nic z tego nie ma. Ogólnie tak, siewniczek nie jest zły, choć ma pewne mankamenty. Jaka cena, takie wykonanie, chociaż według mnie ten siewniczek powinien być wart 1400 zł mniej więcej. Efekty na pewno będą zamieszczone, jak to powschodziło. Miejmy nadzieję, że popada. Pozdrawiam wszystkich. Może coś nakręcimy z orki w tym roku. Do zobaczenia.